zjednoczona w różnorodności, razem dla wspólnej Europy, zjednoczeni dla przyszłości, czy różnorodność dla jednostki, które hasło to motto Unii Europejskiej. Hymn Unii Europejskiej to finałowy moment której symfonii Beethovena. To tylko niektóre z pytań zadanych w konkursie, tyle że zadanych w formie testu. Część dotyczyła Unii Europejskiej, ale pytano także o system stypendialny, o to skąd pochodzą środki finansowe na wypłatę stypendiów, czy gdzie mieści się centrum dowodzenia całym systemem. Trzeba też było ułożyć hasło promujące projekt stypendialny. 504. Maksymalny dochód. Zwycięzcy konkursu musieli z powodzeniem zaliczyć 3 kolejne etapy, a było o co walczyć. Pierwsza nagroda to aparat cyfrowy, poza tym sporo książek. Zwycięzców wyłoniono z finałowej 12. Szczęśliwą posiadaczką aparatu została Barbara Panciszko, uczennica 2. Liceum Ogólnokształcącego. Drugie miejsce zajęła Angelika Kopeć z Zespołu Szkół Budowlanych. Na 3. pozycji uplasował się Ariel Kurkiewicz z 1. Liceum.